zobaczycie, co diabisko robi, jak wy, jak skacze. Jedźcie, by tylko zobaczyć. To za was struchlejecie i nabierzecie odpowiedniego podejścia do życia. A diabeł jest sprytny, inteligentnie mówisz. Zerwiesz jabłko i będziesz Bogiem. Wypijesz piwo, będziesz gościuwa. Kobietę obrobisz, będziesz mężczyzną. Wszystko po kolei ci mówi chwałę. A tu się okazuje, że z nas później spadają łuski i zachowujemy się jak ten Adam w raju. Adaś, gdzie jesteś? Sowałem się, bo jestem nagi. Taki jest później człowiek w rzeczywistości swojego dramatu z szatanem. A on z radością ci mówi, mam cię. A jak to usłyszysz, to trzeba odpowiednich koniów duchowych, by was stamtąd wyciągnąć i odpowiedniej bitwy. Ofert cywilizacyjnych, tak zwanych relaksujących, rozwojowych ducha jest masę. Nie mam czasu, by omawiać po części, ale wam, młodzieży, tak to poprzeczytam niektóre. Akido, amulety, astrologia, bioenergoterapia, szenik, chiromacja, czary, horoskopy, kuna, jasnowidztwo, yoga. To jest dziś, baby, modne. Każda firma kobietom funduje jogę na autach. To jest coś nieprawdopodobnego. Jako historyk znalazłem, NKWD już do Europy sprowadzała jogę, by rozwalić zawód Europy. A my dziś mówimy, że to dobra gimnastyka. Dzieci, przyjechać do mnie do Grzechyni, powiedzcie, każdy słynie. Tyle ruchu nam, że to wszystko jest żywe. Urobi się, umodli się, linie trzymają bardzo szybko. Kabała, kontrola umysłu, kurs cudów, magia, runiczna, mediuminizm, medytacja transcendentalna, numerologia, okultyzm, parapsychologia, pismo automatyczne, psychotronika, radiestezja. Na to, żem znalazł szukanie wody, dokument rzymski, że można wody szukać. W 1954 roku. Stolica Apostolska dała go. Miałem niepokoje, no szukanie wody, jak się chce komuś pomóc, to służy, się służy dobru. Więc na to, żem znalazł dokument, że Rzym dał na to zgodę. Mam nawet u siebie. Rebriting, reiki, szatanizm. Metoda kontroli umysłu według Sylwy, spirytyzm, synchronizacja półkul mózgu, szamanizm, tai chi, tarot, techno, uzdrowienia okultystyczne, wahadełko, wudu, wróżbiarstwo, wywoływanie duchów, chodzenie po ogniu, erotymia, hipnoza, homeopatia, podróże poza ciałem, OBE, polarity, świadome śnienie, qigong, uzdrowicielski dotyk, talizmany, wschodnie sztuki walki. Aura, akupresura, akupunktura, antropozofia, antypedagogika, aromaterapia, biorezonans, BSM, buddyzm, diagnostyka paramedyczna, enagram, ezoteryzm, Gwiezdne Wojny, Feng Shui, Harry Potter, metoda Hallingera, holizm, leczenie holotropowe, iridologia, kinezjologia, medycyna chińska, medycyna tybetańska, pozytywne myślenie, NLP, programowanie neurologistyczne, odmienne stany, świadomości, prekognicja, psychologia transcendentalna, supernauczanie, szkoły steinerowskie, telekinezja, teozofia, terapia gestalt, ufologia, zdjęcia Kirliana, zen, życie po życiu. Z 80 zaraz, które chodzą, wejdziecie w to, jesteście gotowi. Droga młodzieży, drodzy rodzice, zadawałem sobie pytanie przez długi czas, dlaczego nam tak młodzież ucieka? No bo wam zmyka i nam z kościoła też zmyka. To jest po prostu egzodus jak fala. I znalazłem odpowiedź na gruncie polskim. W 1995 roku w nasze szkolnictwo, nielegalnie ukrycie przed świętami Bożego Narodzenia, wprowadzono nowy program nauczania w szkole was młodzieży, oparty na holizmie i neurologicznym programowaniu. Goodbye Winnetu, witajcie w klubie. Dlatego jak się wam czyta, młodzieży, Sienkiewicza nie rozumiecie, Harry Pottera rozumiecie. Wszystko, co nam pokazują ze sfery baśni, wchłaniacie. Ojciec Sylwester, związany z naszą grupą, na nabożeństwie uwalniania pytał się ludzi, z czego was uwalniać?
Poczę 14-letni młodzieniec. On mówi, że nie ma go szanować. Pijesz nie, polisz nie, dziuszki nie, narkotyki nie. I nagle ni w 5, ni w 10 ojciec Sylwestra się go pytał, a możeś czytał Harry Pottera? A on jak się zapienił, tak, jak diabeł czasnął nim na ziemię, no na posadce się wokół obracał. Dlatego dziś rozumiem, że my do młodzieży mówimy, ale oni są nafazowani na innym układzie, więc my bijemy w próżnię. Nie ma szans do nich trafić. Dziś polscy rodzice powinni zbojkotować szkołę i przez parę miesięcy młodzież do szkoły nie puszczać, aż nie zmienią programu nauczania. Czytałem wypowiedź amerykańskiego psychologa, który pracował w Wietnamie. Ile się natrudził, wypracował metody, by żołnierzy przekonywać do zabijania, bo 80% żołnierzy nie chciało strzelać, więc trzeba było wymyślić metody formacyjne umysłu, żeby oni zabijali. I robił analizę współczesnych bajek i programów do młodzieży i mówi on, nie potrzeba dzisiaj kursów zabijania. Mamy gotowych morderców przygotowanych na zażynanie. Mamy taki stan ducha i wnętrza naszej młodzieży. Zostali oni zaprogramowani. Ja to tak nazywam technicznie, że moja młodzież, którą pracuję, choć jest to najlepsza na świecie w Polsce, co do mnie przyjeżdża, ma słuch, ona nie słyszy. Ma uszy, oczy, a ona nie widzi. To są nieprawdopodobne, ile trzeba stosować trików, żeby on zareagował. Żeby coś w niego trafiło. Tylko dzięki temu, że z nimi jeszcze pracuję, bawię się i modlę, jeszcze mam jaki taki kontakt z młodzieżą. Jeśli bym na 2 lata zostawił młodzież, ja już do was nie trafię. Oni są tak przefazowani diabłem. Stąd się nie dziwcie, że oni pieśni patriotycznych nie chcą słuchać. Pieśni ludowych, kościelnych, ale techno, disco polo, czarny rock, metal, to cepy tłuką, to aż... Jedziesz w aucie, to ma 40 W za sobą i włączy, ja myślę, to stado byków leci, czy co, a on tu jedzie, jeden i tak. Czy to już jest całkowicie na nabity. To ksiądz proboszcz na tej głównej drodze to powinien auto strażackie poświęcić z wodą i żeby strażacy loli, bo to już kropienie to na to nie pozwoli. To nie da rady. Droga młodzież, jeśli w to nie wierzycie, to wam mówię, że macie problem. Drodzice, jeśli tego się nie pojęli, do drodzice, to wam mówię, że jesteście totalni luzacy, rozumiecie? Jesteście już tak wyluzowani, jak wasza młodzież. Wszystkim wam na koniec, przy takim nastawieniu mówię goodbye, winę tu, amen.